Nazywam się Marta Rządkowska, specjalizuję się w zakresie chorób wewnętrznych oraz reumatologii. Pracuję w Centrum Diagnostyki Medycznej Multimed przy ulicy Okopowej 33. Chciałam poruszyć bardzo ważny temat, jakim jest praca nad odpornością. Na wstępie chciałam zaznaczyć, że nie istnieje magiczna tabletka wzmacniająca naszą odporność. Za zdrowie, w tym odporność, odpowiada nasz styl życia, czyli między innymi dieta, aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu, poziom stresu. Piramida żywieniowa. Na pewno każdy z nas kojarzy to hasło. W skrócie. Regularność posiłków, pełnowartościowość i różnorodność produktów bogatych w składniki probiotyczne, odpowiedni bilans energetyczny, unikanie produktów wysoko przetworzonych, w tym fast foodów i słodyczy, odpowiednie nawodnienie, około 1,5 do 2 litrów wody dziennie, rzucenie nałogów. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca podejmowanie co najmniej 30-minutowej umiarkowanej aktywności fizycznej przez 5 dni w tygodniu lub podejmowanie co najmniej 20-minutowej intensywnej aktywności fizycznej przez 3-4 dni w tygodniu. Praca w warunkach home office, lockdown, zamknięcie klubów fitness i basenów czy aura pogodowa nie sprzyja naszej wzmożonej aktywności fizycznej. Dlatego zachęcam do stworzenia planu tygodniowego, często tak zwanych wyzwań, challenge'ów ćwiczeniowych pomiędzy przyjaciółmi, czy korzystania z aplikacji liczącej kroki, które sprawią, że będzie nam łatwiej wytrwać w postanowieniach i unikać kanapowego trybu funkcjonowania. Szczególnie zachęcam do spacerów na świeżym powietrzu. Przyjęło się, że 8 godzin snu to odpowiednia ilość snu dla dorosłego człowieka. Dbajmy przede wszystkim o tak zwaną higienę snu. W czasach pandemii wszyscy jesteśmy narażeni na stres dotyczący naszego zdrowia, zdrowia naszych bliskich czy pracy. Dlatego tym bardziej powinniśmy dbać o zdrowy styl życia. Podtrzymywanie kontaktów z innymi telefonicznie czy przez komunikatory internetowe, ograniczanie sprawdzania negatywnych informacji i relacji w mediach, stosowanie technik relaksacyjnych. W okresie jesienno-zimowym moim pacjentom zawsze przypominam o potrzebie suplementacji witaminy D3. Zalecana dawka dla populacji osób dorosłych w naszej szerokości geograficznej to 2000 jednostek na dobę. Pamiętajmy, że witamina D3 należy do grup witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, najlepiej przyjmować ją z posiłkiem. Zachęcam też do stosowania cynku do ssania raz czy dwa razy dziennie, okresowo suplementacji preparatów witaminy C. Wolę oczywiście preparaty naturalne, np. jeżówka, echinacea czy żurawina. Picia naparów typu czystek czy domowych naparów z imbirem i kurkumą, w zależności od niedoborów suplementacji kwasów omega-3, a przede wszystkim o profilaktyce szczepień przeciwko grypie, ale również w odpowiedniej grupie wiekowej 60+ lub narażonej przeciwko pneumokokom. Na konsultację zapraszam do Centrum Diagnostyki Medycznej Multimed.